Halo, halo, cześć, witajcie w ostatnim tygodniu z serią Modern Horizons. No, dzisiaj mamy do zdobycia ostatnie nowe auto w tym miesiącu, czyli Taycana Cross Turismo. Wyzwania. Nie wygląda, żeby było ich dużo, więc może uwiniemy się w miarę szybko. Nie widzę w zasadzie żadnych nowych rzeczy w sklepie Forzaton. Ale powiem wam, taki upał jak tutaj jest, to jest tragedia. Ciągnie się tak od paru dni. No i między innymi te upały się przyczyniły do takiej sromotnej porażki mojej wczoraj w Arabii. W tym gorącu straszne lagi łapałem, bo mi się łącze destabilizowało, nie chciało się trzymać w miarę porządnie i no widzieliście, co boty odwalały. No. Parę minut przed zaczęciem streama sobie polałem soda streama i wrzuciłem tam dwie kostki lodu. No i te kostki już zmalały co najmniej o połowę. Paranoja. Ale im szybciej się uwiniemy, tym mniej nam krwi napsują te przegrzania łącz. Oczy kurde wiście. Pierwsze wyzwanie, jakie mamy do zrobienia, to oczywiście kupić ulepszenia. No to dlatego w takim razie wracamy sobie szybko do... A to tam mam chyba jeszcze jeden egzemplarz. Normalnie raczej nie powinienem ładować w siebie słodyczy w takich warunkach. Zwłaszcza rurek waflowych, ale w pewnym sensie to silniejsze ode mnie. Dziwna sprawa, że drogowy 03 jest z czterobutem, a wyścigowy potrzebuje konwersji, bo ma przedni napęd. Trochę to dziwne.
sumie na tym mógłbym poprzestać. Bo mam lepszy pomysł. Z tego sobie lajdówkę zrobimy. Ideala. Okej, jest online przynajmniej, więc jest szansa, że się uda go zaprosić do wspólnej gry. No ale dobra. Nie po to sobie wybraliśmy tego linka, żeby tym drugim jeździć. Na szczęście w pobliżu mamy względnie blisko wyścig uliczny, więc to nie problem. Normalne zawody. No i jedziemy. Potem zobaczymy, co będzie do zrobienia jako ostatnie zadanie z tygodniowego wyzwania. Jeśli to będzie coś szybkiego, to zaprosimy najpierw Kakeja do gry. W międzyczasie, jak on będzie ładował Force, to my sobie pokazówki chociaż porobimy. No i tak, jeśli chodzi o zeszły tydzień, to no wkrótce po, chyba w piątek już, pojawiła się informacja o starcie zapisów do eventu wakacyjnego w lidze i na razie nie znam szczegółów, to takie wstępne zapisy na razie.
Administracja pewnie ma swój pomysł na kalendarz. Albo będzie to tak spontaniczne, że nawet... Sami nie do końca będą planowali tak jakoś jakichś konkretów. W każdym razie, no, myślę, że będzie dosyć spora grupa uczestników ligi, którzy chętnie wypróbują zaktualizowany model jazdy, zwłaszcza po ostatnim patchu, który zwiększył wpływ krawężników i temperatury opon na prowadzenie bolidu. A było blisko, zaskakująco. Aha, fotka, dobra. To spróbujmy. Kakeja zaprosić, może się skusi. No niestety głos po Frixonie zaginął. Niecałe 2 tygodnie temu. Wielka szkoda. Wow. Polskiemu tłumaczowi to się naprawdę nie chce tego robić. Jeśli da nazwę marki, nazwę własną. A. A widzisz. No chyba, że bratu się znudzi i odda ci pada i wtedy możemy spróbować. Chyba, że on tak maniaczy w tą FIFA, że łatwo nie odpuści. Dobra. A to wyzwanie tygodniowe z głowy. A to zróbmy sobie w takim razie foto wyzwanie teraz. Temu już podziękujemy. Evencie w lidze już mówiłem, to teraz tak. Samity. No w Deklu 2, a nie wiem czy kiedykolwiek skończyłem wyżej, ale normalnie skończyłem jakby na przeznaczonym dla mnie miejscu. Zresztą na stories było widać. To stories jeszcze powinno tam wisieć gdzieś. No i w Motorfestie też bardzo dobry wynik. Szczególnie mi pomogły te tańce. Ten ziomek, co zawsze mnie bez problemu porabia na punkty w samitach, on sobie z tymi tańcami kompletnie nie poradził. No i jakiś cudem skończył cały summit za mną. I tak całkiem nieźle. Ale jest jedna rzecz, która no
mi się nie spodobała, bo coś tam niezbyt chciało zagrać. Nie chodzi co prawda o Summit, ale dotyczy Motorfesta. No i chodzi mi o Custom Show, bo tam kiedyś było, no, do czasu update'u, w którym dodali tą playlistę Donkey Kontra Lowridery, to było, można było raz dziennie na siebie oddać głos. No, dzięki temu zwiększało się szanse na platynę. No, ale ostatnio coś się jakby zepsuło i jakbym przez dłuższy czas wydawało się, jakbym mógł tylko raz na cały tydzień zagłosować. A to niezbyt w porządku. Sany będzie lepiej. No i jeśli chodzi o The Crew, to na razie tyle. Potem w okej, sporo brakło. Muszę lepszy rozpęd zrobić. No. Wczorajsze Grand Prix Arabii Saudyjskiej w karierze dwuosobowej to było takie mieszane dla zespołu, ale dla mnie to była tragedia. No ale w takim upale, jak się łącze sypie i nie wyrabia, no to lagujące boty stają się szczególnie nieprzewidywalne. Przez to wkurzają i przykrzają życie niesamowicie. Jak dołożyć do tego fakt, że normalnie mi w Arabii średnio idzie zawsze, no to nie wiem, tutaj chyba będę musiał jednak zaryzykować i trochę inaczej do tego podejść. O. To była masakra. Żeby najpierw Alonso pchał się na trzeciego do jedynki, a potem jeszcze Ocon mnie dobił. Zabierając mi ostatnie nadzieje na punktowany finish. Mam nadzieję, że na przyszłą środę nie będzie już aż takich upałów. Chociaż z drugiej strony mamy przecież jeszcze środek lata. I się wszystko może stać, co mnie niesamowicie martwi. Życiówka, nie wierzę. Strefy driftu to z reguły są raczej dosyć proste. No nawet bardziej niż mi się wydawało.
Ale do driftu to tam wolę jednak RS200 wziąć. Bo jednak slajdówka się bardziej do tego nadaje niż hiperauto. O, prawie 20 koła, znowu życiówka. Jak to idzie sprawnie. Ach, to teraz laby. Dlatego sobie zostawimy na koniec już po mistrzostwach, żeby go sobie przed trialem przejść. Żeby nie musieć zmieniać auta. Ostatnio nie wiem, czy to mówiłem, ale no... Dorwałem nie tak dawno na promce najnowsze WRC. Całkiem spora zniżka. Na kilka dni przed końcem udało mi się je kupić. I muszę przyznać, wciągło mnie bardziej niż myślałem, że powinno. A zacząłem się bawić w robienie własnych setupów. No i powiem tak. Zacząłem karierę, no niby ludzie po niej jeżdżą. No trochę tam ogranicza. Że tak powiem. Możliwości graczy, jeśli chodzi o wybór tego, co chce robić. Ale powiem tak, jak sponsor udostępniał Fulwie w jednych z pierwszych mistrzostw, no to wtedy jeszcze no, nie szalałem jakoś z setupem i jakoś to poszło. Ale potem jak już przyszło jeździć 205, no to już robiłem bardziej ustawienia pod siebie. No i powiem wam, wyszło nawet całkiem, żeby nie powiedzieć fenomenalnie. Też fenomenalnie to może za mocne słowo, bo jednak były miejsca, gdzie zdarzały się pewne niedociągnięcia. A, dobra. Wydawało mi się, że twórca tego toru nie upilnował i nie zrobił barierek, dając okazję do masywnego ścięcia zakrętu, ale jednak głowę na karku ten gość ma. Porobiłem też w tym WRC parę momentów. Między innymi
Jest tą Rally 3 w Estonii. Udało mi się, no na początku co prawda ledwo co udało mi się wypełnić cel minimalny, ale potem jak się poprawiałem stopniowo, przyzwyczajałem się do jazdy na silniku Unreal, to ostatecznie udało mi się dojechać z drugim czasem, bo tam były określone warunki, między innymi 20 bodajże sekund kary. Inne było na przykład rajd chyba Akropolu w Pumie Rally 1. A ja tak mam przeczucie, że te auta WRC, czyli te Rally 1, to się prowadzą jak stare, dobre wozidła z grupy B. Tylko w nowym wydaniu. Ale ostatecznie tam miałem na tym jednym etapie pokonać kolegę zespołowego o co najmniej 5 sekund. No i na złoto musiałem prześcignąć go 40. No i udało mi się za pierwszym ukończonym podejściem załapać 40 sekund z drobnym haczykiem. Jeszcze inne to chyba był rajd Chile w mocno uszkodzonej Fabii S2000. Albo Fabii WR, albo starej Fabii WRC. Ale myślałem, że ta szykana była tutaj, ale nie, tutaj jest. Także teraz, jeśli chodzi o to WRC, no to w karierze zacząłem, no przynajmniej mam do zaczęcia rajd Iberii w Peugeotie 309 GTI. Oczywiście sobie dostroiłem go, mam nadzieję, w miarę dobrze. Ale wygląda na to, że będę musiał na tą 309 porządnie uważać, żeby się nie rozwijać nią zbyt dużo, bo ma strasznie delikatną chłodnicę. Podczas jednego z próbnych przejazdów wystarczyło, miałem tylko lekko poobijane auto, ale wystarczyła jedna kolizja z barierką, żeby zaświeciła się kontrolka uszkodzonej chłodnicy. No całkiem, całkiem. Trochę może przywodzić na myśl... Chociaż nie, wydaje mi się, że Super OS-y to raczej były dosyć krótkie zawsze. Chyba, że to po prostu takie mylne wrażenie po ogrywaniu Colinów McRae Rally trójki 2005, gdzie przejazd całej pętli obydwoma torami zajmuje
Minutę z hakiem. Rzeczywiste pewnie trwają co najmniej 2 razy dłużej. A to już zdarzyło mi się jechać OS-y nawet chyba ponad 30 km. Ze 20 minut na to zeszło wtedy, ale... Ale było całkiem nieźle, zwłaszcza... Chociaż teraz jeszcze na początku to tak się jeszcze wdrażam. Tego nie podkręcałem sobie jakoś przesadnie poziomu trudności. Sobie zawsze tam pod setup do auta ustawiam osobno mistrzostwa poza karierą na poziomie botów 15, ale samą karierę na razie przechodzę na 40. Po przesiadce z Ego na Unreala to chyba rozsądny poziom na początek. Jakie dziwo, że za mną jedzie Divo. Ja wiedziałem, że Divo to jest bardziej utorowiony Shiron, ale nie myślałem, że będzie aż taki dobry. Tak w ogóle to wczoraj oglądałem półfinał Anglia-Holandia, no i byłem zaskoczony, że Anglia wygrała, zwłaszcza po tym co prezentowała praktycznie cały mecz. Dokładnie, zwłaszcza że tam są jak niby wyszły jakieś kontrowersje związane z karnym, po którym Kane wyrównał. Coś podobno było. No, o tym właśnie mówię. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby bez tego karnego Anglicy graliby jak natchnieni, byle tylko wyrównać do przerwy. A tak to... No a do tego jeszcze doszły kontrowersje związane z osobą sędziego. Bo przecież on był zawieszony za ustawianie meczu. Jeszcze by wyszło, że ten też był ustawiony pod Anglików.
Aż mi się przypomniał jeden sketch Ani Mru Mru o tym, jak tam rekrutowali sędziów na jakieś mistrzostwa, chyba też właśnie na Euro. Mam wrażenie, że ten sketch był dosyć proroczy, bo wtedy też było o tym, że sędzia miałby poprowadzić półfinał. Tylko ten nabór był jeszcze przed rozpoczęciem tych mistrzostw i chyba to było Euro. Bo tam ciężko by było doprowadzić do sytuacji, w której w półfinale Anglia spotkałaby się z Holandią na mundialu. No i właśnie te dwie reprezentacje były wymienione na koniec tego sketchu. No i prawie się też sprawdził wynik. Bo ja pamiętam, że w tym sketchu Anglia miałaby wygrać 2-0 z Holandią. No a że wygrała 2-1, to dużej różnicy nie było. Ale sketch jednak proroczy. W dużej mierze. Ludzie, skąd ta przyczepność? W sumie racja. Więcej szczęścia jak skilla, można by powiedzieć. Chociaż są reprezentacje, które wartem dostawały się na przykład do finału, a potem wygrywały. Weźmy na przykład taką Portugalię 8 lat temu. Nas załatwili. Karnych dopiero. Wcześniej też ledwo co wyszli z grupy. W półfinale też chyba nie przyszło im łatwo zwycięstwo. No i skończyło się tak, że jakimś cudem, nie pamiętam czy w podstawowym czasie, czy w dogrywce, ale wygrali na koniec. Także zobaczymy, czy Anglicy wezmą przykład z Portugalczyków właśnie z tamtego okresu i wygrają w finale już tak w bardziej legitny sposób, czy jednak zostawią wszystko fartowi i przypadkowi. Albo ustawią mecz tak samo, jak może się okazać. O! No tak, jeszcze nie schwyciłem tego merca z pakietu, który se też nie tak dawno temu kupiłem. Okej. A teraz tak patrzę. Wydawało mi się, że w Forzie jak w Need for Speedzie Unbound, czy nawet w Hicie, FXXK Evo miało na boku tablicę rejestracyjną, a nie na środku z tyłu. A może mi się tak wydawało, że tylko zwykły FXXK miałby wyśrodkowaną blachę.
No to pora zwolnić tempo. A przy okazji Taycan Cross Turismo już wpadł. Have arrived early, but the next Horizon Arcade event will begin shortly. Enjoy. Ja nie wierzę, że ja nie miałem odpowiedniego auta do tych mistrzostw. Wszystko miałem albo starsze, albo za stare, albo za mocne. Kurde, dwa tory. To nie za ciekawie. No. Nie miałem nic, to sobie postanowiłem, że dam szansę RX8, bo to... To co dosyć rzadko było w moim użyciu. Jeśli w ogóle w Forzie je używałem. Oczywiście, klasyczny podsterowny setup. Okej. No, miało być 10 minut, a się uwinąłeś 4. Szybki jesteś. Lepiej powiedzieć, że zajmie więcej czasu i potem wrócić szybciej niż w drugą stronę, nie? Ja sobie tutaj włączę światło, bo już
Jak tu ciemno się zrobi, że... masakra. Ale idziemy dalej. O proszę. To pewnie zdążę co najwyżej skończyć te mistrzostwa i dalej to będziemy jechali już razem. No. Już miałem plan, żeby to światło zgasić z powrotem, bo jedna żarówka tak średnio na jeża działała. Głównie się tliła, ale chwilami...
chwilami zaskakiwała. Ale w taki sposób, żeby można by było padaczki dostać. No ale teraz już zaskoczyła na dobre, więc chyba nie będzie takiej potrzeby. Skąd oni biorą? Oczywiście rubber banding. No bo skąd by się wzięły takie absurdalne czasy najlepsze okrążeń? Proszę czasy poniżej minuty. Ostatni wyścig tych mistrzostw i ty se na spokojnie odpalaj Force i czekaj aż wyświeci zapkę. Bo będzie ciekawie.
Pana mistrzostwa z głowy. Zapka zaraz pójdzie. A że pójdzie aż tak dobrze, to się nie spodziewałem. Nie będę lajkował, ani tym bardziej psuł reputacji za ten setup. Jednak jakoś się dało nim wygrać. Dobra, zapka leci. Ja już skakuję w auto do kolejnych mistrzostw. A, dobra. Masz już naszykowane auto. Mogę odpalać. Okej. A. Czyli wszystko z tych mistrzostw zostanie w Fordzinie.
tych mistrzostwach to chyba już będzie trzecia gwiazdka, co? A nie. Trzecia gwiazdka to będzie jeszcze za jakieś 100 ponad poziomów. To jak już to złota opaska z drugiej gwiazdki. Tak zastawili tutaj, że... No dobra, przez tych wydaje mi się najbardziej kłopotliwych, żeśmy się przebili, teraz reszta. Uwaga, daj w bomb! No i mamy to. Teraz to utrzymać. No te boty szans nie mają. Tam jeden bot nieźle odstaje od reszty.
Trochę źle. Oszacowałem odległość od mety. Dajwik. Dobrze, że tak zahaczyłem o tamten murek, bo byłoby krucho. Włos od czołowego z drzewem. Pewnie będę drugi, ale sam nie tam. Jakaś rekompensata za wcześnie ci się należała. Czemu? Wygląda, że jest okej. Okay.
A, to jak coś, to weź sobie już swój ulubiony wóz z Extreme i jedziemy. Najpierw lab, potem trial. Okej. Serio? Ja myślałem, żebyśmy obaj wzięli te same auta, żeby nie musieć potem na triala zmieniać. No ale dobra. Twój wybór. W razie jakbyś nie miał żadnego z nich przygotowanego, w sensie żadnego z setupem, to mogę ci swój udostępnić. Okej. W sensie masz tylko jedno? Nie robiłeś w ogóle tamtej serii, czy co? No bo z tego co pamiętam, to tylko jeden z tych modeli był w salonie chyba do kupienia normalnie. No i pewnie to ten masz tylko. A ktoś bot się nie zmieścił na moście.
Nie daj się tam, okej. Aha. A, no to... Jak tak, to chyba nie ma sensu zbyt długo czekać i... Jak się załadujesz, to będę... No widzisz, ja nie kupowałem tylko tego pakietu od Uniwersala, bo to największe, największy skam, jeśli chodzi o te pakiety w tej Forzie. No bo powiedzmy sobie szczerze, kto o zdrowych zmysłach kupowałby, dawałby 5 dych za no, praktycznie 3 auta, z czego jedno w trzech różnych wersjach. Ja nie widzę w tym nic ani krzty zdrowego rozsądku. O. Dzięki za followa. K-bomb XW. Nie wiem jak się to, ten nick czyta, ale... No jeszcze raz dzięki za followa. Się w międzyczasie... Ktoś widziałem wykruszył. Chyba nie spodobało się temu komuś, jak mi szło w Arabii i cofnął followa. Także znowu jesteśmy. No siema, K-bom, no co tam. A dobra, nawet nie musimy tego, tylko wystarczy tutaj. Nawet nie patrzyłem, czy jakieś się załadowałeś. Ale jednak się chyba udało. Już krótko po tym jak załączyłem dobieranie. A czy wiesz? No my tu już praktycznie kończymy podstawowe, więc jeśli masz dodatki mapowe, czyli Hot Wheelsy i rajdową przygodę, to śmiało możesz wbijać, tylko wpisz sobie komendę wykrzyknik graj ze mną, bez spacji i polskich znaków. Zresztą w tytule streama powinieneś mieć komendy, jakie są do użycia. Tak zostawić to ciekawie by było. Takie wozidło z Extreme i sobie przerobić na driftowóz. No. Tam masz wyszczególnione wszystkie platformy, z jakich korzystam. Wydaje mi się, że ta małpa przy moim gamer tagu tam w tej komendzie była spontanicznie dodana przez bota Steam Elements. No bez tej mapy na początku jest po prostu tych wszystkich. Także jak coś to dodaj mnie po prostu do znajomych. Ja cię po trialu dodam do konwoju. Tylko wiesz. Musiałbyś mieć te dodatki mapowe, żeby w ogóle chociaż... Co jest?
Z czego on dostał bana? Nie wiem, co się stało. Co tam się stało, że... No, nie wiem, czy teraz opcje dla moderatora się ten... Nie wyświetlają po samym najechaniu na nick. Także mogło się to przypadkiem trafić, tak. A dobra. Jak coś to tam... Nie powinno być chyba problemów. Odpowiedź bota na komendę chyba dalej powinna się wyświetlać, nie? Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. Okej, okay. Żadne powiadomienie na razie nie przyszło, więc jeśli nie zobaczę nic takiego, jak skończę triala, to najwyżej... A czekaj, bo już jeden tak próbował i... Bo on dodawał mnie chyba przez Steama, a przez Steama do mnie powiadomienia nie dochodzą. Kurde, odwieczna rywalizacja tutaj między nami się odbywa. Sorry za to. Uważajmy, bo tam boty blisko są. Uuu, ale mnie wyniosło. Dobra. A nie rozumiem, to jest... A, przez Xboxa, to zobaczę. Dobra, jakieś powiadomienie jest? O, jest, jest. To ciebie też dodam do znajomych, żeby mieć łatwiej. Żeby łatwiej cię zaprosić potem do gry.
Prawie mnie tamten bot zmylił. Ale to nie zaraz będzie mój. To bot przygwożdżony. To tam random cię wypchnął. Tak to na razie wygląda, ale widzę, że szybko się nie z powrotem w górę. Także ten trial będzie już wygrany jak nic. Czasem te okoliczności, w których combo się psuje, są naprawdę niewytłumaczalne, a nawet absurdalne. Takie zahaczenie kołem jakiejś zniszczalnej przeszkody. Ten bot to jest szczególnie daleko w tyle. Tak bardzo, że prawie go bym zdublował, ale okrążeń brakło. To pewnie taki typowy troll, ramer, agresor. Trzeba się po prostu takich wystrzegać. No i po prostu, no, tacy troglodyci to się w każdej grze potrafią trafić. Nawet w F1 się zdarzają. Dobra. Tutaj odbiorę tą fiestę. I dodaję naszego nowego koleżkę do konwoju. To w takim razie skakuję z powrotem do Hunigana, bo lecimy na Hot Wheelsy. Tam mamy strefę driftu do zaliczenia.
Technicznie ta L200 powinna mieć dość mocy, żeby zaliczyć drift pod górkę, ale wydaje mi się, że jednak z górki poszłoby dużo sprawniej. O kurde, za daleko, żebym się zrespił. Z górki to dopiero łatwo idzie. Prawie 40 koła zapasu. Za wandurę podziękujemy. M4. Już się usuwam z drogi. Ja dawno drona nie używałem. No ładnie. Pewnie też łatwo przyszło nabicie celu punktowego. Ciebie kaka i gdzie zaś wcięło? Mam odpalać już mistrzostwa? A! Dobra. Znowu nie miałem za bardzo dużego wyboru. Oprócz tego miałem tylko tego pseudo Sterato, ale nawet jeśli jest szybszy, to jednak bardziej rajdówka niż wóz drogowy. Poza tym raz na jakiś czas wypadałoby tą korwetę trochę rozruszać. Same korwety. Stingray, E-Ray, a ostatnio to też Stingray. No ładnie, Team Korweta kontra reszta świata. No i jeden bot też z korwetą.
Okej, bo nie mów mi, że nie miałeś żadnego auta do na ten, pod te mistrzostwa. Ale te boty potrafią przymulić, to jest masakra. No i standardowo. Gdzie to się najbardziej opłaca, tam jak najwięcej po ścianach. Bo to te Hot Wheelsy są. Przecież tam te resoraki, tamtymi resorakami nie ma jak. Kręcać przecież. Także po ścianach, ale z głową. Wiśniesz tam przed tą Ferrarkę. Dobra. Jezy, mamy rozstrzał, nie ma co. Boże, ja nie zauważyłem przy pierwszym okrążeniu, że moja korweta na tej pętli aż tak płuży. Prawie jak Rimac przy tamtym jednym konkretnym fotoradarze, z którym się chyba w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu męczyłem. Może tutaj sporo szczęścia miałem, że nie trafiłem w tamto łączenie, bo byłaby bieda. Takich rzeczy na pewno nie dałoby się zrobić na Hot Wheelsach w Forezonie 3, więc z autopsji. Tam fizyka tych ścian jest tak zrąbana, że próbując zrobić taki wall ride na takim nawrocie, to szłoby wylecieć poza tor z 5 razy. Tak, tam między tymi dwoma botami a tobą Kajbą to normalnie taki rozstrzał. O nie! Nie wierzę, Kakej, że cię wywaliło w takim momencie.
sumie były ostrzeżenia burzowe. Miejmy nadzieję, że nie spaliło ci jakiegoś sprzętu, bo to byłoby naprawdę nieciekawe, gdyby tak się stało. Dobra, bierz ich, tygrysie. A tu poczekam na tyle, żebyś mógł chociaż do mety dojechać. Powinno wystarczyć. No tak, ale serio nie miałeś żadnego przygotowanego? Ja miałem dwa, ale jeden to to mówię, bardziej rajdówka wyszła. Aha. Dobra, jakoś to idzie. Pewnie też by burzy. A tak się oczywiście musiało stać. No, dobrze jest. Trzeba to nawet fabrycznym da radę wygrać. A tutaj nie ma powodu do wallridingu, bo to w zasadzie nie ma żadnych aż tak ostrych zakrętów, na których by miało to w ogóle sens. Zaczynają odzyskiwać tempo.
To nie wygląda dobrze. Ale mi się czas wykręcił. Dobra, tylko jakieś niecałe 15 sekund straty, to chyba dojedziesz na spokojnie. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby było inaczej. Tej boty nie wyrabiają. Jakim cudem? Nie daj się tam kejbom, weź ich tam. Dobrze. Teraz utrzymaj to do końca. Wow. Czterech zdublowanych. Tylko ta dwójka tam z tobą walczy. Czyli mamy to. Jaka szkoda, Kakaja pewnie mu... No właśnie. Ale jest to najlepiej, jak jest... blisko... górnej granicy indeksu osiągów w klasie. Wtedy jest jeszcze lepiej. Ale ja szczególnie tutaj lubię sobie przechodzić te wycieczki. Szybkościowe w klasie. Co by to sobie wziąć? No dobra, wezmę sobie Astona. Ale tego. Okej, jesteś już z powrotem. Jak
ktoś, to mogę wysłać zapkę. Przynajmniej wycieczka ruszy. Ale nie widzę za bardzo nic lepszego. A tu dało się jakąś grupkę skompletować. Ładnie zrobiona ta zetka, w sensie mechanicznym, nie wizualnym. Wizualnie taka niepozorna. No, blokowała, trafiłbym na krawędź i byłoby dopiero. Byłyby kłopoty. Coś się strasznie na tym kolkociągu nie chciał utrzymać ten Aston.
Wydawało mi się, że opony do dragów będą na Hot Wheelsach bardziej OP, ale... Chyba jednak tylko do dragów się nadają. Ale blisko wszyscy jesteśmy. A że Bone Shaker się wykruszył, to się nie spodziewałem. Kończyło przez moment, żeby jednak pchnąć. Ja nie wiem, po co gościu w zetce hamował do zera. No i na tym w zasadzie cała wycieczka powinna się skończyć, a tu jeszcze jednak każe nam wszystko jechać. No, twoja ulica nie hamuje, a moja stąd nie skręca po prostu. Bezręcznego. Co poradzić? Sharp left. Turn sharp left.
Ej, niewiele brakowało. Ale Pipe, no. Piące zachowują się prawie tak samo jak w trójce. Bo nie ma tego dziwnego lewitowania. Teraz uwaga, tak się bierze nawroty z głową. Gdzie się w rywalach czy open to nie przejdzie, ale na boty to jest wręcz nieocenione. Nieoceniona oszczędność czasu i prędkości. Bardzo blisko. Żeby tylko nam konwoju nie rozwaliło, żeby tylko nam konwoju nie rozwaliło. Dobra, nie rozwaliło. To zobaczę jeszcze raz, czy... A, niby KK normalnie jest. Spróbuję mu jeszcze raz zapkę wysłać. Lecimy na rajdową przygodę w tym czasie. Czyli rimakiem tutaj sobie raczej nie poszalejemy. A to wskakujemy w takim razie do RS200.
Chyba się bałem, że przeskoczył mi wskaźnik na drugą stronę, ale na szczęście nie. Trochę brakło. Trochę. 7 na godzinę. Masakra. Tam mnie podbiło niepotrzebnie. Nie, tutaj za bardzo odbiło. Teraz to w ogóle. Jeszcze gorzej. Tutaj już jest postęp, ale czym ja to w takim razie zrobiłem, jeśli nie tym? No tym, tylko jak ja to zrobiłem w takim razie? No, nawet nie zdążyłem wylądować, a już. Nie zaliczyło. To będzie kompletnie tragiczne podejście. No tak myślałem. To już jest naprawdę blisko. 2 na godzinę tylko brakuje.
Dobra. Dobrze, że... Na szczęście, że Forza dopuszcza taką dużą swobodę, jeśli chodzi o branie tych zakrętów. Inaczej, no, męczyłbym się z tym jeszcze jakieś przez jakieś pół godziny. A ty, Kejbom, już gotowy z tą strefą, czy jeszcze czekać? Czyli pewnie jeszcze musiałbym poczekać, chyba że możemy jechać. Domyślam się, że... No to dobra, to jedziemy w takim razie. Zostanę mi przy Astonie. O, i skoro już z playlistą w zasadzie dochodzimy już do końca, to... Powoli będę już... kreślił plany na najbliższy tydzień. Więc tak. Do niedzieli w zasadzie nic się nie będzie działo, chyba że... Chociaż wątpię, żeby... No, Liga jeszcze... Widzę, nic jeszcze nie było wspomniane o końcu zapisów, więc... Event pewnie ruszy nie wcześniej, jak w przyszłym tygodniu. Karierę dwuosobową sobie... W razie dwuosobowej sobie przejedziemy Grand Prix Australii w środę raczej, za tydzień. Standardowo na pewno będę nadawał summity z Dekru 2 i Motorfesta. A w kolejnym tygodniu tylko z Motorfesta, bo z dwójki będzie powtórka summitu, który już jeździłem. Splatynowałem raz, splatynuję drugi, to już poza streamem. O, ja się bałem takiej, że cały sprzęt ci się rozsypał i sfajczył, bo burza przyszła albo coś. A jak tylko net odpadł, to chyba nie ma tak źle. Szkoda, że odzyskanie łącza tyle trwało, bo wyglądało, jakbyś ciągle był w grze, tylko nie w sesji i... I tam zapki do ciebie wysyłałem, ale teraz to już za późno, bo to ostatnie mistrzostwa na dzisiaj.
No tak. Miejmy nadzieję, że za tydzień pogoda będzie lepsza. Bardziej sprzyjająca. Że Neta żadnemu z nas nie przerwie nagle. Co tu dużo mówić? Taka dziwa konstrukcja jak DBR-1, no to z takim Lotusem 211 no szans nie ma za bardzo. Także jeszcze raz. Jutro w zasadzie nic nie będzie. W sobotę też raczej nic. W niedzielę Dekru 2 Summit. W poniedziałek Motorfest Summit i wcześniej jeszcze najpewniej Steam Developerów z nadchodzącej serii. I wtedy zobaczymy, o co będzie z tą całą kawą chodziło. Czy to będzie tylko jakiś klimat dodany, czy jakieś auta, na przykład popularne w Brazylii, w innych krajach eksportujących kawę. No i we wtorek potem znowu przerwa i w środę znowu kariera dwuosobowa, tym razem Australia. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich upałów i że łącze będzie na tyle stabilne, żebym uniknął kolejnej katastrofy. Chyba, że zdecyduje się jednak w bardziej sprzyjających warunkach wcześniej po prostu podjąć startu w Australii. Wszystko po to, żeby mieć bardziej miarodajne rezultaty. Bo to, co się działo w Arabii, ciężko takim nazwać. No i za tydzień będziemy już nową serię zaczynali w Forzie. A więc w czasie... Prawda, nie będę streamował nic z tych rzeczy, ale pewnie... Będę dużo ogrywał sobie WRC, ewentualnie Dirt Rally 2.0. I Forcy Motorsport. Ciężko oczekiwać dobrej przyczepności po takiej leciwej konstrukcji. Jeden taki Cybersterr to jest. Się potrafi trzymać nawet jak przyklejony miejscami. No, w dwójce takie zloty to było coś, a w trójce to było tylko taki zalążek, że tylko jedno lotnisko i tyle. No i potem jak w czwórce to znikło, to no smutno się zaczęło robić. Nie tak społecznościowo. Ale dobra. A dzisiaj to będzie wszystko. Także dzięki KK za obecność i na czacie, i chociaż przez chwilę w grze.
Dzięki Kejwom za followa, za wspólną grę i za... Ogólnie za obecność też. A już wracam do siebie. No, ja też właśnie kończę. Jeszcze raz dzięki za grę, K-Bomb. No i dzięki za obecność. No i... Widzimy się najpewniej w niedzielę. Chyba, że mówię, wcześniej się zdecyduję tą karierę dwuosobową jechać w Australii. No a słyszymy się za tydzień. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.